Dobra, kolejny materiał z IFA 2014. Witam Was bardzo serdecznie gorąco i mamy flagowca Sony, czyli Sony Xperia Z3. Generalnie rzecz biorąc, urządzenie niewiele zmieniło się od poprzednika. Wygląda praktycznie identycznie i też praktycznie identyczną ma specyfikację. Więc jeśli chodzi o specyfikację, 5.2 ekran, Full HD oczywiście, 1080 pikseli, Live Color LED, czyli to jest ekran LED-owy, a wygląda naprawdę jak IPS. Kąty widzenia są tutaj no, imponujące wręcz, można by przyznać. Ten ekran jest bardzo żywy barwy prezentuje. Jeżeli chodzi o wymiary, to jest 146 na 72 na 7,3 mm grubości, więc również jest bardzo cienki, bardzo poręczny, waży tylko 152 gramy, nawet się tego nie czuje, a smartfon ma dosyć solidne wykonanie. Kamera to 20,7 megapiksela, podobnie jak w Sony Xperia Z2. Jest to oczywiście Sony Steady Shot nagrywające w 4K wideo, z kolei z przodu kamera 2,2 megapiksela. Co jest oczywiście bardzo, bardzo fajną informacją. W środku 300 mAh bateria i oczywiście IP68 certyfikat odpowiadający za zapewnienie tutaj odporności na kurz oraz wodę, więc możemy z tym smartfonem skakiwać bezpośrednio do basenu. Z prawej strony standardowo złącze kart microSD, przycisk blokady uruchamiania ekranu, no i przyciski głośności. Jest spust migawki, co jest naprawdę bardzo ważne i bardzo się ceni. Zastanawiam się, czy to jest drugi głośnik tutaj, czy to jest coś zupełnie innego. Być może możemy smartfona używać dwustronnie, nie? Przynajmniej tak mi się nie wydaje. Więc nie wiem, co to jest. Tutaj mamy złącze, taką szparkę do smyczy przyczepienia. Złącze oczywiście dokujące i złącze ładowania. Także do góry znajduje się jeszcze, a mikrofon dodatkowy tak jak z szumu, plus oczywiście złącze audio 3,5 mm. Jeżeli więc chodzi o Z3, to również tutaj, no cóż, możemy się spodziewać tylko jak najwyższej jakości. Zaraz sprawdzimy system, jest to najpewniej 4-4-4 KitKat. Tak wygląda aparat. Przetestujmy jeszcze może zdjęcia, jeśli chodzi o przednią kamerę. Dzień dobry, to ja. Tak to mniej więcej wygląda. Pan tutaj chce zrobić selfie, sobie zrobić, nie chciał zrobić. Okej, wychodzimy z tego aparatu teraz w jakiś sposób. Może jeszcze sprawdzimy te opcje faktycznie tej kamery, co ona tutaj nam może zaoferować. Generalnie rzecz biorąc, chyba wszystko to, co w poprzednich wersjach. Albo nawet jest to, no nie, tutaj mamy tą inteligentną scenę. Tak, jest to dokładnie to, co w poprzednich wersjach. Plus widzę dodane parę rzeczy. Sprawdźmy jeszcze, tutaj mamy za wersję systemu w tym urządzeniu. Oczywiście 4.4 KitKat. Ciekawe, czy jest tu może jakiś internet, żeby sprawdzić, jak to chodzi. Więc nie ma internetu, więc nie sprawdzimy nic. Generalnie smartfon sprawia naprawdę bardzo fajne wrażenie, zresztą tak jak poprzednik, i muszę przyznać, że jest to po prostu kontynuacja dobrego produktu, więc jak na razie Sony, powiedzmy, zastosował taki samsungowy ruch, czyli za dużo nie zmieniło i wprowadziło na rynek produkt po prostu nową wersję, odświeżoną, ale też nieznacznie. To wszystko w tym hands-onie, to była Sony Xperia Z3, dzięki za uwagę.